Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO. I tak, najnowsze wieści. Mamy informację odnośnie Community Day w lutym. Sorry, co ty mówisz, sorry, ja widziałem się miniaturkę na twoim kanale, ja wiem co będzie. No nic tu nie ukrywamy oczywiście, na miniaturce wiecie co jest. Więc, no, skróćmy to. Hopip. Wiele osób myśli sobie, what the fuck? Czy to nie jest Pokémon, którego chcemy mieć na Community Day? Ale mogę was zapewnić, że jest to Pokémon, którego możemy zobaczyć po raz kolejny. Jeśli chodzi o użyteczność, PvP. Tak jest. Jest to Pokémon na PvP i tak jak wam powiedziałem już wielokrotnie. Nie spodziewajcie się innego obiegu spraw, bo oni wprowadzili Pokémon GO, sorry, Community Day Classic, co pozwoli nam na otrzymanie unikalnych ataków, które wcześniej były na rajdach, w sensie użyteczne na rajdach, ponownie. Mieliśmy tutaj Frenzy Plenta z Venusaurem. Będzie Charizard, który wciąż będzie oczywiście używalny. I bez ataku Blast Burn na nawet ich formie Mega nie jest on atrakcyjny, więc Blast Burn kolejnym tutaj będzie właśnie Charizard. Następnie mamy Tyranitara, który oczywiście już podczas tego wydarzenia, jakim jest Johto Tour, mamy możliwość otrzymania ataku unikalnego, jakim jest oczywiście tutaj Smackdown. Super ekstra, nie? Także o Community Day bardziej te klasyczne formy będą dla was interesujące. Jeśli oczywiście będą tutaj co miesiąc, raczej szybko się skończą, ale mimo wszystko klasyczne wersje są tym interesującymi. Tym bardziej mamy też dla tego Dratini, który ewoluuje w Dragonite'a i ma atak Dracometeor. Te klasyczne wersje Community Day będą bardziej atrakcyjne dla graczy, którzy nie wiem, dopiero zaczęli grę i chcą mieć głównie tylko pod rajdy Pokémony. Więc oczywiście tutaj wróćmy na temat tutaj naszego Community Day aktualnego. I oczywiście podczas naszego wydarzenia, jakim jest lutowy Community Day, który odbędzie się 12 lutego między godziną 11 a 16, 17. Więc Hopi po raz pierwszy będzie tutaj dostępny nowy Shiny podczas tego wydarzenia. Ekskluzywny atak. Ewoluując Hopipa, podczas wydarzenia plus 2 godziny później, czyli do godziny 19, otrzymamy unikalny atak Charge Acrobatics. Oczywiście w naszej grze aktualnie, kiedy też w sieci Niantic nie ma odnalezionych danych odnośnie tego ataku, także jest to atak nowy, ale taki szybki może spoilerek dla was. Acrobatics jest to jeden z ataków, które aktualnie jako pierwsze używa nasz preewolucja do Talonflame'a. Fletchling, oczywiście w Unite mamy pierwszy atak, jakim jest Acrobatics. I on pozwala nam niesamowicie szybko robić dżunglę. Nie musimy, wiecie, chodzić dookoła tego naszej blokady, tylko możemy przeskoczyć od razu z góry. Do dżunglowania jest idealnie, ale oczywiście jest to też PvP, jak nie patrzeć. W Unite jest dostępny na samym początku przy pierwszej formie naszego Pokémona. Także Acrobatics jest dostępne formalnie od pierwszej formy Talonflame'a. Tu i oczywiście Fletchlinga, ale Hopip to otrzymał jako pierwszy. Pierwszy atak Acrobatics otrzyma nasz Pokémon, jakim jest ewolucja finalna Jumpluffa. Jumpluff otrzyma Acrobatics. Sam atak ma statystyki świetne, takie powiedzmy rajdowe niemalże, bo jeśli chodzi o walki na PvP, ma to obrażenia 110, a na gymach i rajdach 100 obrażeń. Czyli to jest takie, jeżeli to jest dwubarowe, to obrażenia podobne do Venusaura, jeśli chodzi o porównanie do Frenzy Plenta. Jeszcze oczywiście nie wiemy, jakie są tutaj cooldowny, ale prawdopodobnie są podobne do Venusaura. Jeśli to jest kopia, gdzie jest to typ ataku latający, chyba mogę zrobić taki atak. Zaraz sprawdzę. Jest! Wprowadzimy informację odnośnie ataku Acrobatics do naszego Jumpluffa. I uwaga, uwaga, jeśli chodzi o jego sytuację samego w sobie, to Acrobatics będzie drugim najlepszym atakiem dla niego. I to będzie dwubarowy atak, a Solarium jest jednobarowy. Także tutaj ma swoją przewagę, ale czekajcie, to jest Shadow Jumpluff. I jest! Czyli to będzie najlepszy Pokémon, tak? Besty? Tak jest. Jest to nowy super ekstra atak na naszym Pokémonie. 100 i 100 w PvP, czyli to nie może być kopia. Dobra, ataki PvP, base ataki 110, Rogue Wrecker 110-110, Blast Burn 110-110, 110-110, 100-110. Zgadza się, to będzie kopia Dazzling Gleam'a. PvP 110-100, Acrobatics. Potwierdzone, Refresh Jumpluff. Okazuje się, że już nie jest taki super.
Czyli jeżeli bazujemy na, wiecie, frenzy plancie, która oczywiście nie będzie pasowała do tego schematu, ale jeśli bazujemy na frenzy, na dancing beamie, to ewidentnie nasz acrobatics nie jest taki super. Szkoda, duża szkoda. Mi się wydaje, że po prostu jest za szybko, żeby mówić cokolwiek o sytuacji związanej z PvP. Spodziewam się jednak mimo wszystko jakiś chyba bardziej nowy statystyk, czyli będzie miał nowe przypuszczalne nowe statystyki. Jeśli jednak będzie kopia tego Dazzling Gleama, to ewidentnie będzie to gorszy atak niżeli Aerial Ace. Bez PvP Acrobatics będzie lepszy. I to o niewiele? Od niewiele od Solar Beama. Ale definitywnie będzie to porównanie do Solar Beama. Ale mimo wszystko na rajdach nie będzie z niego tutaj, wiecie, jakiegoś potencjalnego Pokemona, który będzie pojawiał się na rajdach. Bo jest mnóstwo innych latających, chociażby nawet sam tutaj nasz, kto się nazywa? Moltres ma podwójny moveset i jest najsilniejszym Pokemonem typu latającego, więc raczej go nie wyprzedzi, więc na rajdy odpada na pewno. W PvP, jeśli kopia będzie do Dazzling Gleama, to definitywnie odpada, chyba że dadzą mu całkowicie inne statystyki do naszych tutaj, do naszego Pokemona, do tego ataku, to może oczywiście tu się coś odmieni. Dobra, wróćmy na właściwe tory, bo dużo nam zajęło omówienie kwestii naszego ataku. I tak, ponadto mamy możliwość zakupienia za 1 dolara, tudzież za 3 złote z naszego Special Researchu do Community Day i będzie oczywiście on zawierał tam candy, ewolucje i tak dalej. I w każdej chwili oczywiście nawet się skończy event, jeśli macie drugi, trzeci etap, to możecie go skończyć bez nawet dopania Pokémonów. Także pierwszy i drugi etap warto mieć zaliczony, żeby łapać Pokémony podczas eventu, bo pierwsze dwa etapy polegają na tym, żeby złapać same Hopipy. I chyba tyle, bo reszta już polega na kasacji, parapowaniu i tak dalej, więc pierwsze dwa etapy i później możemy robić Community Day Quest na, powiedzmy, za, nie wiem, za miesiąc albo za rok. W każdym razie możliwość jest jego zakupu. Bonusy podczas wydarzenia. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że nasz Hopip ma to do siebie, że on po prostu lata do góry na dół i jest niesamowicie wkurzający w momencie łapania. Jest nawet daleko. Raczej oczywiście nam Niantic nie powie, że ej, zbliżamy dla was bliżej, znaczy dajemy wam bliżej naszego Hopipa, żebyście go łatwiej łapało, ale na pewno sporo pokeboli zmarnujemy poprzez to, że będzie nam podskakiwał, sorry, podlatywał do góry. Taki driftlum troszeczkę. Ewidentnie będzie nam ciężko łapać, ale na szczęście to nie jest nasz Community Day na expa, tylko na Stardusta, czyli tu to naprawdę polega na tym, żeby łapać Pokémony na pałę rzucając, nie trafiając excelentów, bo będzie ciężko mega. Także tutaj jest plus, że to jest na Stardusta, czyli łapiemy byle co i w jaki sposób, byle tylko, żeby był złapany. Incens oraz lury będą trwały przez 3 godziny, robimy zdjęcia podczas wydarzenia, możemy spotkać naszego Hopipa. Będziemy mogli, czekaj, Hopipy i Skiplumy będą pojawiać się w parkach. To jest nowość, na pewno ja wyjdę, bo mam takie możliwości, ale to jest nowość. Hopipy i Skiplumy będą pojawiać się w parkach. Parki oczywiście musimy bazować na tym, co jest na OSM-ie, jeśli chodzi o uznawanie za park. Gdzie parki? Ja mam skrót do w ogóle wszystkiego, uwierzcie mi, będzie nie, ale ja mam skrót. I teraz tak, gdzie są parki? Oczywiście ja powiem, że na terenie Warszawy ogarnę. Ja mam w ogóle całą kombinację, możecie sobie sklepować po lewej stronie, co się dzieje i gdzie są parki w waszych okolicach. I spójrzmy, gdzie w Warszawie będą nasze Hopipy i Skiplumy się pojawiać. Jeśli opiemy tutaj Skipluma, którą jest drugą formą, tak, drugą formą Pokémona, to będziemy mieć gwarantowany XL Candy. Aczkolwiek sprawdźmy tak naprawdę, niech tam się robi i jak to wygląda sytuacja z tym naszym Jumpla. W jego CP maksymalnie no, nie sięgnie Ultraligi, nawet jeżeli ma 50 level, więc odpada. Więc tylko Great Liga. Tylko Great Liga. Mamy parki. Bonusowy Hopip Candy XL za złapanie w parkach Skipluma. No to nie musi być w parkach, bo po prostu za złapanie samego Skipluma dostajemy XL Candy, więc to nie jest nowość. Eventowe bundle. W sklepie będzie dostęp do boxa, który będzie oczywiście Community Day boxem. Będzie w nim 50 Ultra Boli, 2 Super Inkubatory, 6 Star Piece'ów oraz Elite Fast Jemka. Bundle darmowy będzie zawierał 30 Ultra Boli. Stickery będą z Pokestopów oraz giftów w sklepie. Także pokrótce, od razu wam przybliżę, że na chwilę obecną mamy tylko informacje takie pobieżne, gdzie nie mamy informacji takich ogólnych, które nas informują odnośnie takich, jakie mamy bazowe statystyki naszego ataku, czyli nie mamy tej delty obrażeń, cooldownów i tak dalej. Obrażenia mamy, ale wiecie, te podstawowe inne ważne informacje, które nas informują, czy ten atak będzie spoko, czy też nie. I raczej nas nie będą chcieli zmuszać, żeby naszego Jumplafa przy 1800 CP, przy parapowaniu i marnowaniu pół miliona Stardusta, żeby nas zachęcić do tego, żeby ten Pokémon nadawał się do rajdowania. XL Candy do tego Pokémona są zbyteczne.
Gdyby to był faktycznie Pokémon, którego ograniczenia statystyczne jakby są na progu Great League, tak, powiedzmy, nie wiem, powiedzmy tutaj Medicham. Medicham, przypuśćmy, wiecie, przy X Legendie no to pasuje idealnie, ale jeśli chodzi o sytuację, powiedzmy, jeszcze z Azumarillem, też jest fajna sprawa, to, że mamy XL Pokémona, a tutaj XL Pokémon się nie nadaje. Jeszcze się upewnię. No 1600 ma na level 40, więc odpada. Po co XL Candy do tego Pokémona? Jeśli jego atak będzie głupi, to XL Candy jest badziewne. Oni mają zamiar, nie wiem, zmodyfikować jego statystyki w koniec końcem, ale Jumpluff jest beznadziejnym Pokémonem pod XL Candy. Nic do niczego się nie nadaje. Kompletnie. Bez sensu używać XL Candy do tego Pokémona. I co mam więcej wam powiedzieć? No, Kwerenda się nie załaduje, chyba za duży obszar wziąłem. Definitywnie za duży obszar. Dobra, daruję sobie tutaj, wiecie, czekanie na to ładowanie. Po prostu to wam powiem, że to jest tyle. Dziękuję za uwagę. I przede wszystkim oczywiście was zachęcam do oglądania odcinków z kart Pokémon, bo najbliższe odcinki z kart Pokémon będą zawierać konkursy, w których będziecie mogli wygrać karty Pokémon, a dokładnie zestawy. Z nowego dodatku, jak też ostatniego dodatku. I odcinki będą bodajże w lutym. I to jest tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Heja! Ty, załadowało! O kurde, w końcu załadowało. Dobra, tu mamy tak. Park Saski w Warszawie, jak najbardziej. Przy Pałacu Kultury, no to widzicie, no dookoła, powiedzmy, można sobie swobodnie chodzić. Ale tak faktycznie duże okręgi trzeba lecieć. Chyba, że ewentualnie po całym parku, tylko koło Pałacu Kultury można sięgać. Tam oczywiście mamy park. Dalej, tutaj co to jest? To jest potężny park, ale tutaj spawnów jest bardzo mało. Chyba, że coś się zmieniło, ale tu kiedyś ja farmiłem Pokémony, ale mało spawnów jest tutaj w tym miejscu. Tutaj, czekajcie, Saski, tutaj mamy co? Park Kazimierzowski, to jest pod pałacem? Nie? Nie, 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 nie. W każdym razie tutaj Park Kazimierzowski, też interesująca lokacja. Mamy tutaj ławeczka, to jest przy centrum. Nie, to jest na tym krakowskim Śródmieście. Twardowskiego, wiem gdzie to jest. A to jest fajna miejscówka też, taki podłużny park, ale spawnów nie wiem ile tam jest. Ewidentnie Twardowskiego to jest taki mniejszy park, zaraz przy hotelu, Bristolu. Coś jeszcze tutaj widzę? Oczywiście, no wiecie, tutaj kwerendy są potężne, no i trzeba czekać aż się załadują. Mamy Park Wielkopolski, dobrze mówię, nie? To jest tak, Park Wielkopolski, jeszcze tu małe punkty są w niektórych miejscach na mieście, ale Park Ujazdowski, Ogród Botaniczny, tu jest Uniwersytetu Warszawskiego prawdopodobnie, zgadza się, Dolina Szwajcarska, ale dobra, nie przedłużam odcinku, bo wiecie, no sporo on by trwał, a tu mamy, wiecie, na wzdłuż ulicy, nie, to jest chyba Rondo Daszyńskiego. Rondo Daszyńskiego na wzdłuż to spasu parki, nie? Tak jest, chłopaki, ja was tam lubię, uwielbiam oczywiście z wami rajdować, ale dawno tego nie robiliśmy. Ale macie tutaj całą prawie trasę. Prawie cały tutaj pas od jeżdżąc, powiedzmy, nie wiem, kupić sobie 15 dobowy bilet, albo nawet mniej. Nie wiem, czy to jest połówki dni, ale bilet taki, powiedzmy, nie wiem, taki na 6 godzin, żeby zajął i jeździć tylko i wyłącznie na odcinku, wiecie, stąd dotąd, nie? Że bez sensu jeździć tym, tramwajem. W takim odcinku. Serio. Od Zawisze do Daszyńskiego jest chyba 3 przystanki, jak nie 2. Więc, dobra, koniec odcinka. Po prostu kwerendy, macie tutaj chyba link bodajże w opisie, tam wam podlinkuję, jak szukać parków w waszej okolicy, możecie tylko sobie wpisać, znaleźć lokalizację i wyszuka.